Cześć wszystkim, kompon 7, ruszycią karkanu. Dobra, porozmawiajmy z tą panią. Generalnie chcę, żeby ją zaprowadzić do Tarantu. Ale masz lat 150. Nie jesteś trochę sama, żeby podróżować? Nie jesteś trochę za młoda, żeby podróżować na własną rękę? Jasne, idziemy. Ta pani sama sobą chyba zbyt dużo nie reprezentuje. Ma 9 poziom. Jakieś czary umie. Nic specjalnego. Po prostu mamy ją zaprowadzić do Tarantu i tyle. Najlepiej w nieuszkodzonym stanie. No dobra. Drobne pytanie. Dobra. Nieważne. Mamy kilka rzeczy, których będę musiał się wyzbyć, na przykład ten kielich i tak dalej, ale mniejsza o to. Dobra, wracamy do Stillwater. Oddamy ten rubin gościowi. I potem od razu idziemy do Tarantu. Nadzwyczajnie spokojnie. Czyżbyśmy już wymordowali wszystkich poszukiwaczy nagród? Jakby to ująć, łowców nagród. Dobra. Jasne, jasne. Ona narzeka, że nie zaprowadziliśmy ją do Tarantu. Tylko do Stillwater. Jasne, jasne. Musieliśmy tylko zrobić drobną ten. O kurczę, nie zapytałem się Jeffrey'a, co myśli o Quintarze. No cóż, może później to zrobimy jeszcze przy okazji jakiejś. Dobra, młoda pani się już nie musi denerwować. Zmierzamy do Tarantu prosto. Dobra. Your order has been executed. Miały coś orki? Oczywiście nie. Dobra. Your order has been executed, sir. Coś miał przy sobie. Clarington Rifle chyba będzie nam potrzebny do jakiegoś. Tam, jeżeli dobrze pamiętam. To jest dokładnie wszystko to, co już mamy. Mogliśmy wziąć tą zbroję, ale nie chcę mi się taszczyć tego złomu. Dobra. I to tyle. Nic więcej. Nic więcej się już z tym nie dzieje, z tą panną. Po prostu zaprowadziliśmy ją do Tarantu i tyle. Dobra. Skoro już tu jesteśmy, najpierw zajmijmy się sprawunkami. Popatrzymy parę rzeczy. Momencik, komuś dałem zbędną laskę, tak? Zdawało mi się, że komuś dałem zbędną laskę. A, ona jest magiczna. Okej. Okay. A nie, laskę już mam wyprodukowaną. Pomyliło mi się. Przy okazji, jeszcze chyba nigdy nie chodziliśmy
po nocy po dokach taranckich. Momencik. Jeżeli nie tutaj, to gdzieś dalej chyba można spotkać ciekawych jegomościów w nocy. Tam było dużo strażników, to może nie. Ale nikogo za bardzo nie widzę. No cóż, trudno. Przy następnym razem. Idziemy do tej pani i... Zaczynam zidentyfikować parę rzeczy. Ciekawe. Przeklęta zbroja. Są elfickie buty. To jest dokładnie, to jest pierścień. Jedyny pierścień, czy jak on się tam nazywał. Niewidzialność. Niemożliwość leczenia. I zadaje obrażenia, kiedy się to nosi. Pewnie to ma jakieś zastosowanie, ale mech. Chcesz cokolwiek z tego kupić? Nie. Kupi elfickie buty, okej. Filament Sword. To jeden z fajniejszych mieczy w grze. Tak. Ma dużą prędkość. Całkiem niezłe obrażenia jak na miecz. Critic Hit Effect, czyli krytyczne ciosy są bardziej, mają lepszy efekt, ale ma plus 20 do Critic Fail. A, ta laska ma 50 many. Ciekawe. Całkiem fajna. Jakbym samym grał magiem, to pewnie bym coś takiego kupił. Ale ponieważ nasi magowie brzydzą się rzucenia czarów, to trochę nie na miejscu. Dobra, przy okazji zauważyłem, że Jeffrey Telnahash zaczął się uczyć walki wręcz. Więc może niedługo już ta laska laska dodatkowych bonusu do trafień może już niedługo nie będzie mu potrzebna. Jestem pewien, jak dużo zamierza się uczyć w kierunku właśnie walki wręcz. Dobra, resztę rzeczy chyba posprzedaję po prostu tego złomiarza. Nie chcę mi się za bardzo ganiać i szukać kupców, którą każdy z tych rzeczy byłby w stanie kupić. Dobra, momencik, jeszcze tak. Potrzebujemy electrical harness. Czegoś takiego chyba nie mamy. Mamy Tesla Coil, to nam się przyda na pewno. Electrical harness będziemy musieli kupić u kupca. Jeżeli będzie. Poszukam, bo to tego potrzebujemy, jeżeli chcemy sobie zrobić te szaty leczenia. Chciałbym je zrobić, żeby chociaż wam je pokazać. Dobra. Co to mam? Damage Resistance plus 20%, ale poza tym Magic Resistance i P Resistance, nie pamiętam co to było P, minus 100. Dobra, trzymaj sobie. To...
coś więcej. Zastanawiam się, czy chcę jeszcze się bawić w tworzenie mołotowów. Póki co ich obrażenia są dosyć małe. I chyba póki co nie będę więcej potrzebował, więc na razie więcej nie będę... Ten pierścień niewidzialności zatrzymał sobie na wszelki wypadek. Bym znalazł nagle jakieś zastosowanie dla bycia niewidzialnym. Rubin sobie trzymaj. Coś jeszcze chcemy? Chyba nie. Nie masz tego electrical harness. Dobra. Momencik. Do czego bym potrzebował Clarington Rifle? Do hand cannon. Co też chcę zbudować, żeby pokazać wam. Ciekawe, jak to wygląda. Dobra, po kolei. Jesteśmy w mieście, pouzupełniajmy zapasy. Coś masz ciekawego? Raczej nie. Dobra, idźmy do technologa i zobaczymy też, czy możemy kupić tutaj fancy pistol. Już mamy przynajmniej jedno zastosowanie obecnie do fancy pistol. Parę razy już to widzieliśmy w sklepach, ale nie było nam wtedy jeszcze potrzebne. Okej, electrical harness. Tego potrzebowaliśmy. Co do reszty rzeczy nie potrzebujemy. Moglibyśmy kupić od niego baterię. W dużej ilości. Jest taki moment w grze, że chyba już przyda nam się skupywać baterie na przyszłość. Dobra. Teraz tak. Komu ja to dałem? Tobie. Jeszcze mam trochę rzeczy na sprzedaż. Zapomniałem o tym. Zaraz się tym zajmiemy. W międzyczasie. Leczące szaty. Moment. Nie potrzebuję dużych szat. Potrzebuję małych. Ciężko mi będzie znaleźć małe szaty pewnie. Dobra, chyba dawno nie zapisywałem, co? Dobra. Zobaczmy, czy u krawca możemy kupić małe szaty. Tak. Dobra. Gdzie my potrzebowali małych szat? Czy chcę wczytać? Dobra, wiecie co? Wczytam to i zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Z grubsza porobiłem chyba wszystko, co chcieliśmy porobić. Tak, ta laska okazała się laską szamana i... No cóż... regeneracja, major healing, regenerate... Jak to powiedzielibyśmy magiem, to nie byłaby całkiem niezła. To jest Bow of Terror. Te łuki, które z Betokan zdarliśmy, mają szansę przestraszenia. Dobra. I tak, zrobiłem małe szaty leczące. Jak właśnie te. Generalnie schematy, które operują na zbrojach, działają tak, że w zależności od tego, jaki rozmiar zbroi wejdzie na wejście, to taki dostaniesz na wyjściu. Więc produkują. Kiedy schematy produkują jakieś zbroje, to mogą wyprodukować zbroje dowolnego rozmiaru. Tak samo właśnie produkowaliśmy małe szaty. Szukałem małej zbroi skórzanej, żeby je zupgrade'ować, ale nie znalazłem. Dobra. Więc na razie je tutaj odłożymy. W przyszłości je
spróbujemy zaupgrade'ować do zbroi leczącej. Virgilu. What is it that you want of me? What is it that you want of me? What type of I am. Dobra. A jeszcze była jedna rzecz. Miałem sprawdzić, co to za rękawice tutaj padły. Tym się za chwilę zajmiemy. Dobra, z ciekawszych rzeczy. Dobry ogrze, tak. To odłożymy. Wyprodukowałem kolejny repeater rifle z tego karabinu, który miał Virgil. To się nam przyda jeszcze chyba w przyszłości. Z ciekawszych rzeczy znaleźliśmy. Tak. Momencik. Produkuję kolejną. Kolejną snajperkę, bo chyba w przyszłości również będzie nam potrzebna. Tak, na razie ją odłożę. I teraz tak, mamy dwie opcje. Znaleźliśmy, znalazłem u kupca jeden fancy pistol. I tak, możemy zrobić z tego dwie rzeczy. Więc zobaczymy, co z tego będzie lepsze i zachowamy tą lepszą rzecz. Po pierwsze, możemy zrobić hand cannon. Zobaczmy. Jeden pocisk. Troszkę lepsze obrażenie od snajperki. 5-35. Nie na tyle lepsze, żeby było warte. Ma mniejszy zasięg. Nie ma bonusu do trafień. Chyba nie warte zachodu. Widzę, jedyna zaleta, że jest szybsza od naszej snajperki. Nie. Dobra, to zróbmy w takim razie drugą rzecz. High Velocity Pistol. Z tego Charged Accelerator Gun, już powiedziałem, że nie będę korzystał. Jest trochę za słabe. Zobaczmy, jak ten High Velocity Pistol co sobą prezentuje. Extra Damage with Charges. Okej. Nie wiem, dlaczego obrażenia są w... w nawiasach. Okej. Póki co rozumiałbym tak. Zadaje 5-10 obrażeń, ale jeżeli masz baterię, to zadaje dodatkowe 15-15. Czyli tak, bez baterii to jest słabe. Z bateriami to jest 20-25. Nadal nie jest aż tak dobre. Co prawda, część z tych obrażeń jest elektryczna, więc może lepiej działać. Dobra, myślę, że zachowamy to sobie w naszym magazynie. Później zobaczymy. Czy coś jeszcze? Ty przechowujesz na razie rzecz. A. To jeszcze ewentualnie się pozbędziemy. Ty już masz porządek. Ty... to jest... A jeszcze ty masz jeden miecz, którego chcemy się pozbyć, dobra. Trzymaj na razie to. Jeszcze skoczymy szybko, zidentyfikujemy te rękawice. Czy one się nadają do czegoś? Jeffrey bez pytania je wziął i nałożył, ale ja bym tak za bardzo nie ufał rzeczom, które znaleźliśmy gdzieś. W sumie gdzie je znaleźliśmy, już nie pamiętam.
Dobra. Po prostu AC i obrona i odporność na obrażenia. Dobra. Pozwalamy ci to założyć. Geoffrey. Pewnie będziesz miał... A nawet nie wykorzystuje 100%. No dobra. Z innych rzeczy... Na razie poławimy się... Tym. Pytanie, czy możemy sobie zmniejszyć trochę obciążenie, jeżeli to zrzucimy? Nie, jeszcze czegoś musielibyśmy się pozbyć. Co tu właściwie tak dużo nas waży poza naszą zbroją? Nie wiem. Ile nasz zapas pocisków waży? To może być problem. Gdybyśmy tak zrzucili połowę zapasu na naszego dobrego ogra, wtedy mógłby zacząć strzelać jakąś bronią. Torian Kell. O nie. Czy to nigdy nie przyspieszy? Dobra, to się nie wydarzy. Dobra, mam jeszcze dwie rzeczy, trzy rzeczy do sprzedaż. Dobra, to tak. Skorzystajmy może z metra. I udajmy się do dzielnicy handlowej, chyba tam jest metro. Nie do końca tam, gdzie byśmy chcieli. Zupełnie nie tam, gdzie byśmy chcieli. Dobra, przy stacji będzie lepiej. Dobra, pytanie, czy na pewno wszystko... Nie masz drugiego fancy pistol, a cała reszta, co tu masz, to mnie nie interesuje. Dobra. Tak, Torian. Te dwie rzeczy poproszę. No, całkiem niezła sumka. Więcej chyba nic nie potrzebujemy od ciebie. Dobra. Teraz udajmy się do chaty Parnella. Odzyskajmy naszą włożoną w niego kasę. Chyba tutaj się znajdował, co? Tak, HT Parnell. Dobra. Pewno będzie zainteresowany tym. Czy byłbyś zainteresowany w prawdziwej skórze giganta ze Steelwater? Zapewniam cię, że jest autentyczna. Za 2000 sztuk złota. Chyba nic więcej nie mamy. Dobra. To teraz tak, zajmijmy się tym, po co tu przyszliśmy. Przeżyłeś katastrofę, tak. Czy wiesz, kim jest Twillinglair? Nie wiem. Obawiam się, że musisz to sprawdzić na cmentarzu. Dokładnie. Trochę węgla. I dobra, cmentarz był na wschodzie. Udajmy się tam.
Co? Momencik, czy tam jest jakieś... Tu jest jakieś metro, tylko nie pamiętam, jak się nazywało. Dobra, nieważne. A potem będziemy musieli się udać do paru miejscówek tam. Tutaj mamy już pozałatwione wszystkie sprawy. Właśnie, dużo rzeczy będziemy mogli ruszyć niedługo, jak udamy się do Caladonu. O, Smithy. Pan Willsby. Kim pan jest? Pan Willsby. Pan Willsby jest burmistrzem Caladonu. Natomiast to jest baron Smithy. Co cię sprowadza do Tarantu, Parmanie? Był w Tulli. Co jeszcze? Gdzie jest Tulla? Nie może powiedzieć. Co się stało? W sumie nie chce mi się czytać. Tak, nie chcę porozmawiać z Jeffreyem Terland Ash. Człowiek jest... Człowiek oznacza kłopoty. Perryman, Jeffrey był bardzo lojalnym przyjacielem. Oh, sort of, Smythe. Always were such a damn stick in the mud. It's obvious that our friend here has better taste than to choose an old ninny like you over me. I am right, am I not? Oczywiście, Jeffrey. Friend. Pozbądźmy się tego Perryama. Dobra, to jest chyba... To jest taki gość. On ma trochę magii, trochę walki wręcz. Jest ponoć dosyć znanym poszukiwaczem przygód w Arcanum. Coś, czego nie widzicie, ale generalnie gazeta z jego wizerunkiem pojawia się na ekranach ładowania. No poza tym jakoś nie jest zbyt szczególną postacią. Chyba go też wziąłem do drużyny w moim dobrym przejściu. Dobra. Szukamy Turingera. Tylko tak, dobrze by było, gdyby gra nie chowała. Zed Blacksworth. Renford A. Twillinger. Zmarł w roku 1804. Który mamy rok? 1887. Ok. Raven wspominała, że spotkała go w czasach swojej młodości. Raven jest elfem. Więc to dużo tłumaczy. Dobra. W takim razie udamy się do archiwum taranckich. Z panem Willsbym też jest pewna kwestia z nim do załatwienia. Ale chyba nie będę się tym zajmował, bo to jest kolejne dobre zadanie. Chodzi o oczyszczenie kotła. Dobra, to jest uniwersytet. Dobra, już będę pamiętał. Branie interesuje nas, Zoological Society interesuje nas, ratusz. Schodzimy do archiwów. O, tam się znajduje pan Willsby. Tak, rzucajcie się na biedne szczury. Szukam pewnej osoby. Renford A. Turinger. Szukam... Przykro mi, nie ma takiego kogoś w Tarancie. Powiedziano mi, że powinien się znajdować w Tarancie. Może sprawdzimy starsze archiwa, dobra. Od 50 do 100 lat temu. Oj, dobre wieści. Renford A. Twillinger, człowiek. Urodzony i nieznany. Zmarł w 1804 roku tutaj, w Tarancie. Cóż to by tłumaczyło, dlaczego go nie znaleźliśmy wśród akt żyjących. Czy chcesz kopię tych? Tak, poproszę.
A tak, proszę. Renford A. Twillinger, autor Cain, horror wśród mrocznych elfów. Został znaleziony martwy w swoim domu tu dzisiaj. O, mówi o gazecie, która pisała o jego śmierci. Jego śmierć wydaje się być owiana mistycyzmem? Nie wiadomo. Dobra. Authorities are coming for tak. Władze doszukują się dalszej. Dobra. Dalszej szukają. Dobra, nieważne. Nie będę już tłumaczył na żywo. Dobra. Czy macie jakieś książki? Do książek musisz. Żeby znaleźć książki, musisz pójść do biblioteki Tarantu. Mają dużą kolekcję. Dobra, musimy poszukać klątwy cen. Nie, horror cena. Przy okazji awansowaliśmy. Dwa punkty. Znaczy, że możemy zrobić. Zobaczmy. Deslarot. Dobra. I wymaksujmy się również w tym. Zobaczmy, czy nam to coś odblokowało. Dobra, możemy stworzyć Tesla Gun. Za chwilę się tym zajmiemy. Co do tych rzeczy. Rifled Cannon nadal nie jesteśmy w stanie zrobić. Chyba będę musiał popracować nad kowalstwem, żeby to zrobić. Zaoszczędzę parę punktów i to przetestuję. Dobra. Gdzie jest biblioteka? Tutaj jest biblioteka. Witam, droga pani. Członkostwo. Jak dużo kosztuje członkostwo? Gdybyśmy mieli perswazję, moglibyśmy to przedyskutować, ale no cóż. Szukam Cenang, horror wśród mrocznych elfów. Brzmi strasznie. Czy biblioteka ją posiada? Czy znasz autora? Nie. Znaczy Renford A. Twillinger. Proszę poczekać. Przykro mi, nie byłem w stanie znaleźć Cenang, horror wśród mrocznych elfów. Ale znalazłem inną książkę, która możecie zainteresować. Co to za książka? Książka nazywa się Klątwa Cenang. Zdaje się być książką o tym poszukiwaczu, którego szukasz. Brzmi ciekawie. Mogę ją wypożyczyć? Proszę. Dziękuję. Dobra. To jest ta gazeta. To było chyba wspomniane o śmierci kogoś? Nie. A, to jest coś o tym, co się działo ostatnio ze Smithiem. Nic ciekawego. Dobra, to jest ta książka. Klątwa Cena, Kendring Wales. Dobra, tutaj generalnie wspomniane o Twillingerze i o tym, jak zginął w niewyjaśnionych niewyjaśnionej sytuacji. I generalnie wszyscy, którzy dotykali się Cenang to jest właśnie nazwa tego miasta elfickiego, mrocznych elfów. I generalnie wszyscy, którzy dotknęli się tematu, to znikali w niewyjaśnionych okolicznościach. Wspomniane jest tutaj o Mr. Misku. Z Caladonu. I to jest na razie jedyny trop, jaki mamy. Więc mamy
Mamy już kolejny trop. Musimy się udać do Caladonu. Czemu nie możemy... Czy nie możemy oddać tej książki? W sumie możemy. To są jakieś dodatkowe książki. Kwestia orokowa. Życie Ashtona Fenwurin-Trellera. Nie wiem, kto to jest. Dziennik Henry'ego Dovera. Też nie wiem, kto to jest. To jakieś inne rzeczy. Dobra. Wiem, że na uniwersytecie jest taki gość, który sprzedaje książki technologiczne. Mają one ciekawe stosowanie, ponieważ trzymając je w ekwipunku, jesteśmy w stanie zwiększyć nasze zdolności technologiczne w jakiejś dziedzinie. Tak, żeby nie musieć inwestować punktów w daną dziedzinę. Ale są dosyć drogie. Dobra, dajmy się do doków. Tesla Coil. Zobaczmy. Ulepszmy naszą laskę. Dobra, nie tak. Tesla Rod. Dobra, jak to wygląda? Obrażenia 20 do 40. To już są całkiem niezłe, ale wymaga baterii. Ciekawa broń. Nawet bym nie pogardził. 20 do 40 to bardzo solidne obrażenia. Zastanawiam się, czy to również wpływa siła na to. Mam nadzieję, że tak. Czyli to wyekwipujemy. Ma jakieś obrażenia zwykłe 1 do 4 i domyślam się, że te obrażenia 1 do 4 są powiększane o siłę. Ciekawe. Dobra. Co mnie bardziej ciekawi natomiast, co się stanie, jeżeli to połączymy ze snajperką. Tak, to jest nasza zapasowa snajperka, tak? Tak, tutaj mamy naszą właściwą. Dobra. Połączmy ją, bo ona jest w gorszym stanie. Dobra. Tesla Gun. 40 do 100 wymaga ładunków. Ale obrażenia... zużywa dwie baterie na strzał. Ale obrażenia... Fiu-fiu. Z takimi obrażeniami byłbym bardzo chętny zainteresować się wytwarzaniem baterii samemu. Ponieważ nie jesteśmy jeszcze w stanie samemu robić takich rzeczy. Bardzo dobry nabytek. A na pewno jedna z lepszych broni w grze. Mała prędkość, ale jeżeli przywalimy, że 40 obrażeń elektrycznych, albo nawet za 100, bo nie powinno mieć znaczenia. Dobra. Momencik, czy ja... Czy to nie jest czasem gdzieś w chemii? Jest, charges. Musielibyśmy rozwinąć chemię. Wtedy moglibyśmy robić samemu ładunki. Metal plates i elektrolity. Chyba się tym bardzo zainteresuję. Momencik, czy coś jeszcze mieliśmy z chemii, co by nas interesowało? Nie za bardzo. Momencik. Muszę zobaczyć też fuel, czy z czegoś można, czy czegoś może wymagać.
Dużo ciekawych rzeczy mamy. A, zapomniałem. Mamy klucz. Do tego sejfu. To jest właśnie ten klucz, który wytworzyliśmy. Dobra. Tu mamy mapę. Miejsce zaginionych głosów. Mamy trzy cylindry, które nam będą tam potrzebne. Dobra, mapę możemy zostawić. To był jakiś starożytny sejf, którego nikt nie był w stanie otworzyć. Dopiero ten klucz, który dał nam krasnolud, był w stanie to otworzyć. Dobra. Czy coś... Wiecie co, zrobię chyba teraz przerwę. Mamy kilka rzeczy do załatwienia w Tarancie. Zajmiemy się tym w następnym odcinku. Zacznę też zbierać materiały na tworzenie baterii w przyszłości. Na tworzenie baterii w przyszłości, bo wygląda na to, że w pewnym momencie będziemy chcieli się przestawić na tą, na to działo Tesli. Czy ty masz na przykład przy sobie elektrolity? Nie, to może być troszkę ciężej dostępny środek. Metalowe płytki bardzo często znajdowaliśmy w koszu, tylko je pomijałem. No nic, poszukam jeszcze i będę zbierał na przyszłość. Na pewno będziemy chcieli wytwarzać baterie w przyszłości. Dobra, w następnym odcinku mamy jeszcze dwie rzeczy do załatwienia w Tarancie. I zajmiemy się nim teraz. I cóż, na przyszłość. Udamy się do Caladonu. Tam będzie jeszcze spora część pobocznych rzeczy. I cóż, i ruszymy wątek główny. Ale to później. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.